No i teraz zakończyliśmy prezentowanie gołębi, gołębników kolegi Sylwestra. Teraz możemy sobie tutaj spokojnie siąść. Kolega tutaj się przygotował, bo rodowody gołębi, które ma tutaj w swoim rozpłodzie, bo to są takie przede wszystkim, ma tutaj ładnie pogrupowane. I teraz może nam więcej troszeczkę o nich opowie, bo tam pokazywaliśmy, że są to i gołębie Ferkamena, i Herbotsa, i tutaj obecnego kolegi Wojciecha Ziobroniewicza. Tutaj mamy też Rainera Fickmana, ale pokażmy może też jeszcze takich mniej znanych hodowców, chociażby tutaj mamy Fransa Laremansa, tak? Fransa Laremansa, właśnie tutaj mamy rodowody. Człowiek, który lotuje przeszło 50 lat. Pokaż jeden, pokaż jak wygląda i powiedz jeszcze, bo on to ręcznie jest ciekawy pisze, człowiek, on, że on czeka. Wszystko ma pamięć ponoć bardzo dobrą. I... Pamięć ma bardzo dobrą, zajedziesz do niego to nawet zapytasz co było 20 lat temu, on ma wszystko zaksięgowane i pokaże listę wkładaniową, listę, jak gołębie wracają. On pisze rodowody, to jest nasz uczestnik właśnie, jak się rodowody pojawią. Uczestnik, powiedzmy, chodzi o wspólny gołębi MWG gołębi, Mazury. Tak, wspólny gołębi MWG Mazury. Jak się pojawią takie rodowody ręcznie pisane, to znaczy Fransa Lermansa. No jak dolecą do finału. Nie? No dokładnie. Tak to by wyglądało. A z jakich gołębi jego gołębie się wywodzą? To są takie jego, jakieś jego rasy? Czy jego rasy i dużo gołębi Gaston van der Waer. To Kasboera miał. Tak, tutaj on na przykład. Tu jest jeden gołąb, Gaston van der Waer, nie? Tak, Gaston van der Waer. Dobrze, kiedyś tak Drapa od niego kupował gołębie. I dużo gołębi Drapa, co ma 20 lat temu, to brał właśnie od Fransa Lermansa, nie? Te gołębie. Tutaj masz też, widzimy te gołębie Herbotsa, bo one na pierwszym planie tutaj leżą. To są te gołębie, ty pokazywałeś tam z tej linii tutaj, Iwana, tak? A tutaj jakie masz jeszcze? Tutaj właśnie Bardy, Nancy, Van Nukel, tego F-16 są gołębie. Tu jest, tu mam córkę Iwana, znaczy wnuczkę Iwana. To są z 2016. 2016, tak? Właśnie jeden gołąbek będzie u ciebie na aukcji, nie? Wystawione. Ale młody, młody, tak? Tak, młody, tak, młody. Tak, tak. No. Proszę tutaj kibiców o mnie śmianie się. A Sylwek, pokaż dalej, ja wiem, że tutaj w takich warunkach się ciężko mówi, skoncentrować, ale pokaż mi, to masz takie coś ciekawostkę właśnie o tym, co mówiłeś, tego to jest de lat, tak? Tak, Van Loc de Lat. Tutaj mam córkę gołębia, najlepszego gołębia Asa Belgii, rocznego, nie? Ten u góry to był ten, tak? Pokaż właśnie go. Tutaj ten. Widzimy, tutaj był National As Duif, Kleine Halve Fos, czyli mały, średni dystans. KWDB, roczne w 2017 roku i on tak, miał też pierwszą prowincjalną nagrodę na tej chyba 6 regionu Brabant. Kleine Halve, też ten sam dystans i też ten sam kategorii. No ja mam jego córkę, nie, to jeden gołąbek będzie u ciebie. Młody potyk. Młody potyk, bo z pierwszego lęgu już są dla mnie, z drugiego trzeci też. Gołąb, a czwarty pójdzie na aukcję. Gołębi masz, widzę, z tej hodowli troszeczkę, nie, jeden, dwa. To jest Van Loc. Van Loc de Lat. Tu teraz jeszcze pokażemy, mam gołąbka naszego serdecznego kolegi. Mirosława Warda, tak. Zaraz będzie nas oglądał. A tutaj popatrz, bo chyba masz z tego 11-21, tak, bo to jest bardzo ciekawe, bo to jest gołąb. Ten gołąb jest z tyłu, jak chcecie no właśnie, zobaczyć, no, pokażmy, tak, można go zobaczyć. To jest ten gołąb, który on reprezentował tutaj Polskę chyba na Olimpiadzie. Tak, tu Mirosław mi uchował prezencie. I on tutaj właśnie w tym rodowodzie występuje, 11-21, a tu jest troszeczkę dalej, to jest po synie tego gołębia. Mhm. Tutaj natomiast masz dwa od kolegi Mirosława, tak? Cztery. Dobrze. Cztery Mirosława. Ale widzę też od masz aktualnych mistrzów Polski, kolegi, tak, Tadeusza i Witolda Mocarskich. Tu właśnie nabyłem od nich jednego gołębia, drugiego kupiłem na aukcji, co tam zbierali. Pamiętam, na te chore dziecko w Kolnie. Wtedy wspólnie w Kolnie, to była wystawa okręgu Podlasie. Białystok. Białystok, przepraszam. Okręgu Podlasie, to mi się tak kojarzy. O. Właśnie to z tych gołębi tutaj, Vandenabelle, Jansen. I który to był na wystawie kupiony? To był ten gołąbek, nie Wojtek? Bo ten był zakupiony u nich, jak wracaliśmy z Sosnowca. Ten był zamówiony, nie? No. Tak, ten chyba był na wystawie. No. Tak, oprócz tych. Jeden na wystawie, drugi bezpośrednio. Drugi był bezpośrednio wzięty u nich. Tutaj też właśnie dużą, że tak powiem, reprezentację w twoim gołębniku rozpłodowym mają gołębie z hodowli Ferkamena. Pokazywaliśmy dużo, tak, właśnie. 10 par bodajże. Nie wiem dokładnie. Tu są rodowody. Pokażmy jak jeden do kamery, bo tu są, widzimy, takie rodowody nowsze troszeczkę z 2017 roku, jeżeli są gołębie.
Tu będzie jest bardzo dobry gołąb, mam córkę lotusa. I jeden gołąbek pojedzie do ciebie, nie na aukcję. Młody podwójny, jeszcze raz podkreślamy. No. Ale tutaj właśnie jest ten elektro, o którym wspominaliśmy w gołębniku tam. Tu jest Barko. To z linii Barko, tylko Barko jest chyba tu daleko dość, o, tak? Bo tu jest wnuczek elektro. Mhm. Też z tych gołębi. Elektro, coś. Pokażmy, jest tutaj, a tu na dole jest Origi. No. Origi. I tutaj elektro raz i Barko na dole, trochę dalej. Tu, w tych gazowodach widzę, Ferkamen tak na czerwono zaznacza te takie istotne z jego punktu widzenia informacje. Najlepsze gołębie jego, nie, to tak zaznacza. Ty to tak lotujesz, lotowałeś nim już? No już mam na roczne. Mam jednego roczne. Dwulatkę i na roczne bodajże 7 jest ich. Nie? Mamy już gołębi trochę. I tu widzimy te starsze lotowody, są troszeczkę inne. To te pierwsze, co kiedyś nabyłem u nich. Nie? No. Także tego, tych gołębi trochę jest. Już wspomnieć wypada o tych gołębiach, właśnie tam pokazywaliśmy te z linii Superdomena bodajże od Rainera Pittmana. Tu jest wszędzie Superdomen, tu Superdomen syn, a tu jest jeszcze z Harikana 51 syn i tutaj Superdomen. To są gołębie młode, jeszcze nie ty je dopiero w zeszłym roku nabyłeś, także tak, nie mam, tak. Jest jeszcze nie sprawdzone. No są tam odsadzone, nie? I tu będzie jeszcze jeden gołąb, Wojtek kiedyś zakupił Extreme i Delewa z tego Fautersa. Tutaj Delew jest, no. A tu jest córka Delewa, Lew, a tu jest syn Extreme. Tu też będzie jeden na aukcję, nie? Z tymi gołębiami się często spotykamy też u innych czołowych hodowcach. Przypomnijmy, Reinhard Mull też ma, jak się nazywa, takie gołębie. I też mieliśmy u siebie w Kosakowie z tych linii gołębie pochodzące z hodowli Reinharda Mulla, które tam testowaliśmy. A tam masz jeszcze gołębie, bo nie możemy zapomnieć, bo się Wojtek obrazi, Ziebroniewicza Wojciecha. Tu Ziebroniewicz. Nie obrażę się, bo... Wojtek nie obrazi się. Nie obrazi, zna te swoje gołąbki. Widzieliśmy tam z Kwiskiem pomagał, nie? Wojtek powie więcej o nich. Tu ja mam te 5 jego, no, jeden z lepszych par zabrałem, jak go koledzy zdenerwowali. Tak zakończę tymczasowo. Też, no, ale też brał i do lotu, i do... Mimo, że trzeba klimatyzację, myślę, że absolutnie, bo od razu tymi gołębiami lata. Tak, jest, tak. No dosyć chyba dobrze ci tam jakoś... Nie, no fajnie. Siada, no. I właśnie po rocznym z jednej strony Wojtka gołąb, co? Jeszcze Herwocy masz chyba, nie wiem. Tak. To chyba nowe to są te. To są te nabyte gołębie, to jeszcze nie mam po nich młodych, nie? To z tych czołowych. To jest córka tych Iwankę, nie? Tam z tyłu do tych rodowodów. Te rodowody wszystkie mamy już teraz na internet zeskanowane i sukcesywnie będziemy na internet, na stronę do naszą hodowlę, naszehodowle.pl wprowadzać tam w katalogu hodowcy, hodowlę, zakładka Sylwester Zieliński. Będzie można te rodowody zobaczyć. No i tutaj liczymy, że Wojciech tutaj jest obok, właśnie on wypisuje, to jest bratanek, tak? Jest siostrzeniec. Wie, że się zajmuje wypisywaniem rodowodów do gołębi młodych, także będzie mu łatwiej nawet tutaj skorzystać z tych oryginalnych rodowodów i zrobić te rodowody, a jak zrobi zdjęcia, się obrobi, je wstawi, to też będziemy widzieć też, jak wyglądają rodzice tych gołębi. Tutaj też jeszcze przypomnij o tym gołębiu, bo miałeś taką ciekawostkę, że miałeś te niemieckie gołębie, co były 100% z hodowli Verkerk. Verkerk, no właśnie. To są tu niżej, pod tymi, to z tego co mi się zdaje, o te żółte. O, bo tutaj właśnie z nimi jest takie coś, że na żółto ktoś zrobił, to zobaczmy, rodowód, też warto zwracać na to uwagę, kolory są fajne, no ale ten żółty na białym to jest taki, powiedzmy, problematyczny, bo jest prawie niewidoczny. O, tu jest Dirk de Beer, ale tu jest oryginał Dirk de Beer, a pochodzi właśnie ze 100% z oryginałów Verkerka, między innymi Olympii Sagno, co tu jeszcze, Betty Bob jest Verkerka, Olympic Ronaldo jest tutaj właśnie. O, pokażmy, a tamte inne też to są. Dobrze. Te gołębie, które będziecie koledzy chcieli, więc te młode czy nawet. Tu jeszcze mam 3-4 pary tych gołębie na długie loty z tych Nielsenów. Nie? Gi Nielsen z Genk, nie? No, patrzymy sobie. O, Herbocy tu są też widzę i Waza, syn number 1. To też z Herboca właśnie. D155 jest number 1 tutaj występuje. Czyli to też jest tutaj, te są praktycznie 100% herbot z tym. Tutaj kolejny gołębie, które kolega ma. I to współpracują razem, nie? Mhm. To jest spółka Nelisen, Winnie and Guy. Ojciec z synem, nie? Ci co na zdjęciu. Mhm. Ja już ich mam i do lotu. A tam też widziałem niektóre, jak Pigeon World z hodowli. Tutaj takie były też. To te jest tych gołębi dość dużo. Wszystkie... No ale szału nie było, tak, nie? Rodowody zostały. Tam jest coś. Ale żeby tak była jakaś bomba, to
Była, nie, to była, ale lotujesz, lotujesz tu od 4 lat, tak? Tak? W tym punkcie to wierzymy, że jak przyjedziemy jeszcze go za jakiś czas odwiedzić, to będziemy mógł o sukcesach większych powiedzieć, bo tam... tutaj zapewne idzie coś zrobić, bo lasy to, to co wspominaliśmy, przypominamy ten plan ja pokażę lotu, to właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ja powiem tak, że z Wojtkiem właśnie się zastanawialiśmy, co nam poniesie, przyniesie, a to jest taka ciekawostka właśnie, że tutaj od tego marca miał być od dzisiaj ten pierwszy lot, to zobaczmy, to jest ta lista właśnie. Oj, to jest lista program lotów. A widzimy, zaczyna się drugą, tam co masz dużo, dużo tych lotów. 24 marzec, już pierwszy od kuwera. A na mailu. I do 29 grudnia, września jest tych lotów chyba 29, to są te loty kuwera, a noją, tak to się tak wymawia? Kiwremoją. Tak, to są gołębie dodatkowo i tak jak kolega Sylwester mówił, to są loty na 180 i na 90. No tak jak do mnie po pomiarach, nie? I oprócz tych lotów, tutaj są, to, bo to są też lotami gołębi młodych. A tutaj tak, problemu, i młodymi bo... zaczynamy 19 maja. O, właśnie, tu jest napisane Begin Jungen Kuwerę. 19 maja do... I te młode możemy cały czas tu wstawiać. Cały czas tutaj. Czyli zobaczmy, ile lotów wykonujemy. I, też, ale... I plus dużo ludzi, jak je wrzuci na Kiwrę, rozdzieli jak ma 40. Tak jak ci mówiłem, jeszcze do tego jest 12 lotów 340. Z jednego samego miejsca, nie? I wtedy są dołączane, czyli te młode lecą... taką nie dość, że dużą ilość lotów, to jeszcze możemy sobie sami wybierać, tak. Czy chcemy i z tych młodych, dużo ludzi to dzieli na 3, bo jeszcze ktoś ma, ja umiem sporo tych młodych, ktoś ma mniej, to na te narodowe wybierze sobie 15. Czyli 15. Nawet to młode gołębie biorą udział w tych lotach narodowych. No tak, tak, bo moje, no, tak jak Wojtek w tamtym roku, co ja byłem w Polsce, to moje młode na 560. No też, i fakty też trzeba podkreślić, bo wyparujecie gołębie wcześniej niż to jest oryginalny tak. Klimat. No my w Fladzie się załapaliśmy. Ale... Nowy rok się obrączkuje, nie? Dobrze. Także na razie dziękujemy bardzo koledze. Czy coś jeszcze ma do dodania możemy? Myślę, że to wszystko. No, a że na ten... 23 marca... 23 marca no, przywieziemy trochę gołębi tam. Ale będą do też Katowic. Gołębi, będziemy mieli te preparaty, między innymi preparaty nasze. I wszystko, co się znajduje w sklepie. Herboce. I belgawet, no. I trzy firmy to, co macie w sklepie w Grajewie. Tak, ale tak, trzy no. Firmy, których tam nie będzie. Nie ma co powielać windów i tak dalej. Oczywiście, także bardzo dziękujemy i zapraszamy 23 marca, Galeria Szyplison, Katowice. Od rana będzie już można sobie tam spotkać się z hodowcami, pooglądać gołębie, porozmawiać o hodowli, nabyć produkty, gołębie, to co wszystko będziemy chcieli. Dowiedzieć się więcej szczegółów o rywalizacji na wspólnym gołębniku MWG Mazury, który przypomnijmy właśnie tutaj ten duet, który mamy na pierwszym planie, wspólnie prowadzi. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. O, nie, nie, poczekaj, jeszcze o majówce musimy wspomnieć, bo przecież będzie no tak. W Popowie 3 maja. 3 maja będzie majówka, zapraszamy. Znaczy zapraszamy wszystkich, nie tylko, nie tylko uczestników, kto ma ochotę, chce zwiedzić, zobaczyć, pooglądać. Jak to wygląda, to może tak, przyjechać. Spotkania integracyjne są na pewno przepić, także zapraszamy. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo hodowcy się zintegrują, nie ma takich imprez, prócz jakichś wystaw, czy zebrań oddziałowych, okręgowych, gdzie się spotykamy, tak, gdzie się tylko, tylko drąż na tych zebraniach. Tak. A my sobie chcemy się miło spotkać, spędzić czas i wspólnie porozmawiać o tym, co nas łączy, czyli naszym wspólnym hobby, jak to sobie sport, gołębie, hodowla gołębi pocztowych. Także dziękujemy, do zobaczenia i dobrego. Dziękujemy, pozdrawiamy.